tym mieście, w którym kawę można wypić z Rosenfeldem, zamieszkał facet z psami, które srają na komendę. Kto chciałby to zobaczyć, musi mu rzucić pilon, lecz warto sypnąć groszem dla idei życia chwilą. Tu słońce świeci wszystkim, a tym, którym nie świeci, ośrodek da dotacje na wychowywanie dzieci. Z pewnością ma problemy poważniejsze, bo wczoraj tego miasta znać nie dosyć jest jutrzejsze. Więc gdy mieszkańcy żują swoje ziemniaczane knedle, koledzy prezydenta znów stawiają gdzieś osiedle, gdzie dawniej rosły drzewa, pierwsze na kontynencie. A będzie szary barak z dojazdową na okęcie. Tego miasta jest malutka nierządnica, bo ostatni pierwszymi dawno są na tych ulicach, gdzie wczoraj taniej wódki smak, dziś rzemieślnicze loty. Co z tego, gdy z przystanków patrzą wciąż te same mordy? Wychodzi grzyb spod farby, choć była całkiem nowa. Ze strachu przed policją Menel się pod ławkę schował. Miastem nie ma tu perspektyw wielu, choć każdy, kto w nim mieszka, ma warunki jak w hotelu. To z tęsknoty za domem można szybko stracić głowę, gdy Bóg tu zamknie jedne drzwi, diabeł otwiera nowe. I okno ma na oścież z bogactwem widnoprądu, a zamysł jest tu taki, byśmy wciąż stali w przeciągu.